Biskupa Wojtyłę widziałem jako przechodzącego przez seminarium wykładowcę. Wiedziałem, że jest biskupem pomocniczym arcybiskupa Baziaka. Ale z chwilą, kiedy zmarł nagle, niespodziewanie, w nocy z 14 na 15 czerwca w 1962 roku, dowiedzieliśmy się, że biskup Wojtyła został mianowany, raczej wybrany na wikariusza kapitulnego. Rok 62 to był czas trudny dla Kościoła w Polsce. Myśmy to w seminarium bardzo odczuwali. Ale odczuliśmy szczególnie wtedy, kiedy zagrożony został budynek seminaryjny przy ulicy Manifestu Lipcowego 4. I wtedy biskup Wojtyła, jako pełniący rolę takiego interreksa, zanim zostanie mianowany nowy metropolita krakowski, musiał podjąć wszystkie konieczne sprawy. Zaczął więc walczyć o ten budynek, żeby nie został przez władze komunistyczne odebrany seminarium. Myśmy o tym częściowo wiedzieli, o tych różnych kłopotach, ale wiedzieliśmy o tym także dlatego, że przychodził częściej, modlił się z nami i było słynne poświęcenie, dokonanie aktu zawierzenia Matce Bożej tego seminarium. To było 1 października 1962 roku. Odczuliśmy to w ten sposób, że normalnie drugi rocznik przenosił się z Manifestu Lipcowego na Podzamcze, do drugiego budynku, gdzie się odbywały studia teologiczne. W tym razem zostaliśmy, bo istniała obawa, że jeżeli zostaniemy wymeldowani jako rocznik, to potem nie zameldują następnego. Więc 3 lata byliśmy w tym pierwszym budynku, który teraz jest przy ulicy Piłsudskiego 4. No to ofiarowanie budynków obydwu Matce Bożej wyglądało bardzo uroczyście. Było najpierw w kaplicy pierwszego budynku, a potem prywatnie przeszliśmy do drugiego i wśród gorących modlitw, pamiętam atmosferę do dnia dzisiejszego i taki przejmujący głos biskupa Wojtyły, który zawierzał Matce Bożej tam w kaplicy seminaryjnej. Brał udział także w różnych seminaryjnych takich wieczorach artystycznych. Takie wieczory były urządzane po Bożym Narodzeniu, czy jasełka przed Bożym Narodzeniu, które nazywano pacerem. No, czuliśmy, że on to zna, czuje i wtedy trochę z pogodą ducha wciągał się w to. Były niezapomniane spotkania przed Bożym Narodzeniem, kolędowanie. Dla niektórych było kłopotliwe zatrzymanie kleryków na czas świąt, wielkich świąt, Bożego Narodzenia, a zwłaszcza Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. No więc, żeby trochę osłodzić, to brał udział w wieczerzy wigilijnej z klerykami w jadalni seminaryjnej, a potem do auli śpiewaliśmy kolędy i wtedyśmy poznawali pierwszy raz, jak potrafi interpretować, jak improwizować te kolędy Oj Maluśki czy jakieś inne. Śpiewał bardzo. Bardziej podkreślał czas tak zwanego Triduum Sacrum. Wszystko chciał skoncentrować wokół Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Niedzieli. Zatrzymał nas na ten czas i chciał, żeby przynajmniej jeden rocznik był w katedrze na uroczystości. Katedra wcześniej bywała pusta i biskup odprawiał z niedużą grupą ludzi. Nas zatrzymał. To nam bardzo nie tyle imponowało, tylko wciągaliśmy się w jego przeżycie. Poczuliśmy, że on jest w tym wszystkim autentyczny.
kiedy śpiewa, kiedy modli się, kiedy przeżywa, to nas wciągało i myśmy się tym cieszyli. I jakoś widząc niebezpieczeństwo, bo wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo zmagać się z władzami komunistycznymi potem, to wiedzieliśmy, że to chodzi o słuszną sprawę, o wielką sprawę miejsca Pana Boga w Polsce, w danej miejscowości i że trzeba tę sprawę podejmować, a z Nim będzie łatwiej, bo na Niego można liczyć, bo to, co On podejmie, rozwiąże, to osiągnie. Chociażby przykład z budynkiem seminaryjnym. Było to wypośrodkowane. Budynku nie odebrali, odebrali trzecie piętro. Święcenia kapłańskie otrzymaliśmy w niedzielę palmową 3 kwietnia 1966 roku w katedrze na Wawelu. I te święcenia były dla nas oczywiście wielkim przeżyciem, ale widzieliśmy także, że przeżywa je arcybiskup metropolita. Były to jedne z pierwszych jego święceń, które udzielał. Wiemy, że starał się nas przygotować jak najskuteczniej, do tego stopnia, że nawet sam prowadził któregoś roku rekolekcje seminaryjne dla kleryków. Oczywiście były to rekolekcje trudne, ale wiedzieliśmy, że arcybiskupowi bardzo na tym zależy. Przy wskazaniach w homilii mówił o roli kapłaństwa, o roli pasterza w diecezji, na parafii. Potem było miłe także dla rodziców, kiedy dziękował im za przygotowanie synów do tej roli. On wprost mówił, że to przygotowali oni, bo rodzina jest małym seminarium. A on zadbał o to, żeby oni byli przygotowani jeszcze lepiej. I teraz ich będzie posyłał. Potem było spotkanie w seminarium, w czasie którego był, z poszczególnymi rodzicami się spotykał. Widziałem, że spotkał się także z moimi rodzicami. Przypomniał, że był w Zubrzycy kiedyś, skąd pochodzę. Jako junak pracował w swojej młodości. W każdym bądź razie to był czas wielkich przeżyć, bo czas milenijny. Kwiecień, a potem był maj. Wielkie uroczystości milenijne, zarówno w Krakowie, jak i na Jasnej Górze. Tym wszystkim już mogliśmy trochę pomagać. Pomagać księżom, a równocześnie mieliśmy świadomość, że rozpoczynamy nowe milenium chrześcijaństwa polskiego. I to nas wszystko jakoś uskrzydlało, ale jestem przekonany, że praca arcybiskupa Wojtyły w tym czasie już zaczęła owocować. No i w tym samym czasie oczywiście posłał nas już na parafię. To był dzień 16 sierpnia w 1966 roku, kiedy zjawiliśmy się w kurii i każdemu wręczał dokument, na którym było napisane, do jakiej parafii został skierowany. Z Łodygowic znalazłem się w Dobczycach po 3 latach. To koło Myślenic, piękny rejon. Zresztą Łodygowice w Żywiecczyźnie też bardzo piękne, nad Jeziorem Żywieckim. Miałem tam być na krótko, tak przynajmniej mi powiedział ksiądz arcybiskup, ale okazało się, że znalazłem się przez 8 lat. I w związku z tym przeżyłem w Dobczycach, oprócz kilku spraw, piękną wizytację kardynała już Wojtyły. Przez 3 dni był wśród ludzi i razem z kolegą mogliśmy się przypatrzyć bliżej, w jaki sposób kardynał wizytuje, w jaki sposób jest wśród ludzi. Oczywiście brał udział we wszystkich nabożeństwach, tak jak zwykle biskup w niedzielę. Wsłuchiwał się
Trzeba nam było głosić kazanie, bo chciał poznać, jak który z wikarych mówi. Widzieliśmy, jak spowiadał ludzi w konfesjonale. Potem braliśmy udział w odwiedzinach poszczególnych części, a wśród nich chorych. I to było dla nas trochę zdumiewające, te odwiedziny chorych. Proboszcz wyznaczył w trzech różnych zakątkach takich najbardziej chorych ludzi, żeby ich trochę pocieszyć. Kardynał rzeczywiście przychodził, witał się, rozmawiał krótko, potem odmawiał dziesiątek różańca, pocieszał tak zwyczajnie. W którymś przypadku nawet powiedział do spotkania w niebie. Był na kornatce, był w Dobczycach, był na skrzynce w tych trzech częściach. Myślę, że takim elementem charakterystycznym dla duszpasterstwa kardynała Wojtyły może być szczegół, który mnie spotkał. Kiedyś przeglądam korespondencję w Dobczycach, jest list z kurii. Otwieram i ksiądz Dziwisz zaprasza, żeby przyjść do kurii. No więc zawsze takie pismo wzywające do kurii to może powodować niepokój, co zaszło, czy jakiś anonim, czy co. Więc zachodzę do kurii, pytam księdza Dziwisza, co się stało, czy jakieś skargi, czy z parafii. A on mówi, po prostu dość dawno już nie byłeś w kurii i kardynał chce się zobaczyć z tobą. No rzeczywiście, było tyle zajęć, spraw, miesiące upływały i młody ksiądz się nie zjawił, kardynał pamiętał, no to chcę zapytać. No i oczywiście zaszedłem, spotkanie się odbyło zwyczajnie. Rozmowa, pytanie, co tam słychać na parafii, jak sprawy idą duszpasterskie. Taka w zasadzie, ponieważ nic nie było wymagającego naświetlenia, czyli to zwyczajne. Tematyka weszła na zainteresowanie. Wiedział, że moje zainteresowania są literackie, co tam poezja. Mówię, czytam w tej chwili Izajasza, proroka Izajasza. I widzę, że ten ma znakomity język, piękne obrazowanie. A kardynał Wojtyła mówi, no Izajasz to wielki poeta, to wielki poeta. Właściwie na tym się skończyła nasza rozmowa. Kardynał Wojtyła lubiał przyjeżdżać i brać udział w spotkaniach poszczególnych roczników, które spotykały się po święceniach. Zwykle to było raz w roku, poszczególny rocznik księży, gdzieś w umówionym miejscu spotykał się na mszy świętej. Potem mieli spotkanie koleżeńskie. Wracali do domu. Tak, żeby się przypomnieli sobie. Jeżeli tylko mógł, to zwykle przyjeżdżał. Przykładem niech będzie spotkanie już 78 roku. To było niestety nasze ostatnie spotkanie z kardynałem Wojtyłą w Czernej. 26 dokładnie września. Była msza święta oczywiście. Spotkanie było u sióstr karmelitanek. W czasie mszy świętej kazanie podbudowujące. Niestety nie pamiętam szczegółów, a szkoda. Po mszy świętej wspólny obiad. I tutaj na obiedzie się zatrzymam. Dlatego, że spotkaliśmy się jak zwykle na poprzednich rocznikach przy stole. No i koledzy kardynałowi tam każdy coś powie o sobie, na jakim etapie jest, co kto robi. W każdym razie przy takiej okazji kardynał pogodnie podchodząc do tematu mógł się trochę dowiedzieć, bo jeden z kolegów powie o drugim. Kiedy mówiliśmy o tym, że wybija się w duchowości ksiądz Krzysztof Nowak, to potem w poprzednich latach zrobił z niego ojca duchownego.
Kiedy podkreślaliśmy, że ksiądz Żurek znowu kontynuuje swoje zajęcia muzyczne, no to go jednak przynaglił, żeby szedł na studia. I był, rzeczywiście te studia muzyczne zrobił. Ale w dniu następnym jeszcze się spotkałem z nim, ponieważ było inne spotkanie, dosyć ważne, na Bachledowce. Tam ksiądz prawosławny Sołtysik zebrał wszystkich duszpasterzy dekanalnych, którzy czuwali nad grupami apostolskimi i miał doroczne rekolekcje dla nich. No i na te rekolekcje przyjechał także kardynał Wojtyła. To był więc dzień 27 września, w przededniu 20. rocznicy święceń biskupich kardynała Wojtyły. Odprawił mszę świętą. Wtedy pamiętam, że mówił o sytuacjach, w jakich znajduje się młodzież, że jest walka o młodzież, że trzeba, nie wystarczy katechizacja, że są potrzebne grupy apostolskie, tak jak są potrzebne także grupy młodzieży skupionych w ruchu liturgicznym. Te grupy apostolskie mają organizować młodzież, która chce pogłębienia religijnego, a nie jest skupiona przy ołtarzu bezpośrednio, tylko w różnych zawodach. Rzeczywiście byli wszyscy księża, którzy ze wszystkich dekanatów, a ponieważ ja byłem z Topczyckiego, więc także uczestniczyłem. Potem znowu było spotkanie w sali, w tym starym budynku na Bachledówce. Ciasno to było, ale jednak miejsce, gdzie spotykał się wcześniej kardynał Wojtyła z prymasem Wyszyńskim. Tam były pamiątki po tym. I właściwie taka znowu swobodna rozmowa, wymiana. Wydawało się, że kardynałowi się nie spieszy. Nie spieszy. Na zakończenie ksiądz Ołtysik poprosił, żebym złożył życzenie w imieniu księży na 20-lecie biskupstwa. No więc powiedziałem kilka zdań, których życzyłem, żeby mógł jeszcze dużo dobrego zrobić dla Krakowa, diecezji, ale i w świecie. No oczywiście myślałem wtedy o jego pracach w kongregacji, o tym, że jest lubiany, ceniony, kiedy się zjawia tam. I że myślałem też o tym, że przede wszystkim sprowadza do Krakowa różnych hierarchów, bo zawsze był jakiś biskup skądś inny, i z Afryki, i z Zachodu. Pożegnaliśmy go pięknie. Wybór przeżyłem w Dobczycach. No oczywiście zaskoczenie wielkie, wielka radość, ale równocześnie duże przejęcie. Spotkaliśmy się wtedy razem z współkolegą, był ksiądz Andrzej Szczotka, obecny proboszcz w Krzeszowicach. No i ta radość się mieszała z tym niepokojem, że tracimy arcybiskupa, tracimy naszego kardynała, bo nie wróci do diecezji. A byliśmy spokojni, no i wieleśmy sobie jeszcze obiecywali. Obiecywali, że pod jego kierunkiem, w tej sytuacji, jaka wtedy była, te użerki z władzami, niepokoje, że łatwiej je pokonamy. Nade wszystkośmy sobie cenili tę bezpośrednią dostępność do niego, która nie przeszkadzała ani jemu, ani nam. Byśmy zawsze wiedzieli, kim on jest, jakie jest jego zadanie, niezależnie czyśmy z nim żartowali, czyśmy rozmawiali poważnie. Ale wiedzieliśmy, że są granice, których nie wypada, nie można i nie należy przekraczać. Na przykład granice jakiegoś spoufalania czy pobłażliwości. Że to było coś takiego naturalnego.
Wiedzieliśmy natomiast, że on, nawet jak tak trochę żartuje, bierze pod włos, to dlatego, żeby mobilizować, żeby podtrzymać, podnieść na duchu. I dlatego nie mówi wprost, tylko mówi per analogiam, że wtedy bierze na bok, pyta, nawet kiedy mógłby upomnieć wprost kogoś za coś. To oczywiście, jeżeli ktoś nadużył tego, to był wtedy stanowczy i bolał nad tym, szukał sposobu rozwiązania. Albo osobistego, albo przez kolegów tego księdza, którego trzeba ratować, trzeba upomnieć, trzeba coś tam zadziałać. Ja miałem takie sytuacje, kiedy zaprosił mnie na spotkanie wprost i pyta się, co będziemy działać z tym i tym człowiekiem. No, bo był w niebezpieczeństwie suspensji, zawieszenia w czynnościach. No i wysłuchał mojej opinii na ten temat, która była zwyczajna, taka, że żeby szukać jednak sposobu, bo to jest człowiek zbyt ambitny i może to zawieszenie jeszcze nie zadziałać. Jeszcze nie jest ta konieczność. Może bardziej przemówi do niego jakiś inny sposób. Pierwszy raz spotkałem Ojca Świętego w Castel Gandolfo. W trochę nietypowych okolicznościach, ponieważ brałem udział w wyjeździe grupy młodzieżowej z księdzem Sołtysikiem, żeby tam przedstawić fragment Pokutnika z Osjaku, Brandstettera. Postanowili z tym pojechać do Watykanu. Ksiądz Dziwisz obiecał, że taka możliwość zaistnieje. No i stało się. 10 sierpnia w 1979 roku grupa krakowska znalazła się w Castel Gandolfo pod wieczór. Na dziedzińcu Castel Gandolfo, tego zamku, było rozpalone ognisko. Do nas dołączył się wtedy Mieczysław Fok, który także zaśpiewał dla Ojca Świętego Matkę. Zajęła swoje miejsce, przygotowali się i przyszedł Ojciec Święty. Przywitał się ze wszystkimi. Było to moje pierwsze spotkanie po wyborze. I tak pogodnie mnie przywitał. Widzę, Stefanku, że ci krakowskie powietrze nie zaszkodziło. Widocznie dowiedział się w międzyczasie, że jego następca, arcybiskup Macharski, przeniósł mnie do Krakowa, do Bieżanowa. I zaczęło się przedstawienie. Rzeczywiście z dużym entuzjazmem potraktowali aktorzy, przygotowani, ładnie im to wyszło. I na zakończenie tej sztuki aktorzy podchodzili do Ojca Świętego, żeby wymienić kilka zdań i otrzymać błogosławieństwo. Miałem możliwość wyjechania na kanonizację świętego Maksymiliana, która odbyła się w październiku 1982 roku. No i mogłem być wtedy na audiencji u Ojca Świętego, więc gdy chodzi o szczegóły, trudno mi coś powiedzieć. Zostały zdjęcia, jakaś ważna rozmowa, której niestety nie odnotowałem. Natomiast rozmowę, którą dobrze pamiętam, to już rok później, w czasie drugiej pielgrzymki do ojczyzny, bo należałem do organizatorów tej pielgrzymki, byłem odpowiedzialny za środki społecznego przekazu. No i była możliwość potem spotkania się bezpośredniego w domu arcybiskupów krakowskich. Wszyscy organizatorzy, cały komitet stał ustawiony, żeby bardzo nie absorbować Ojca Świętego, to były początki. No i wiadomo było, że pójdzie od przodu, byłem z jednego końca. I zaczęło się dość pogodnie, humorystycznie, ponieważ Ojciec Święty, kiedy podchodził do mnie, powiedział: jakże zapomnę o Tobie,
Oczywiście to nawiązanie do słów psalmisty, który mówi o żeby nie zapomnieć o swojej ojczyźnie, o tym, co ważne. No, z tej konsternacji trzeba było coś Ojcu Świętemu powiedzieć miłego, więc w nawiązaniu do przeszłości, a ponieważ to było po Tarnowie, mówię: bardzo dziękuję, Ojcze Święty, że Ojcze Święty Norwida przypomniał i że powiedział o nim jako o prekursorze Soboru Watykańskiego II. Rzeczywiście Ojciec Święty tam w kilku pasusach przytoczył wypowiedzi Norwida w Tarnowie. Ojciec Święty wszedł na tę samą tonację i mówi: a co zrobiłem ze Słowackim? No właśnie, Słowackiego Ojciec Święty zupełnie oczyścił i usprawiedliwił. Ten 2001 rok to był chyba najszczęśliwszy ze wszystkich dla mnie, ponieważ to był rok trzech spotkań z Janem Pawłem II. Pierwsze spotkanie to, kiedy wręczałem książkę o służebnicy Bożej Janinie Wojnarowskiej. Przypomnę, że to było 27 lutego. Drugie spotkanie było z grupą młodzieży Liceum Chrzanowskiego. Chrzanowskie Liceum zorganizowało wyjazd do Włoch i zaplanowało spotkanie z Ojcem Świętym. Tak, nie byli pewni, czy to dojdzie do skutku, czy nie, ale nie przypuszczali, no, że jednak, bo już Ojciec Święty zaczął chorować. To było po 2000 roku. Prosiłem biskupa Dziwisza, czy taka możliwość jest, wcześniej korespondencyjnie. No, on mówi, że będzie na wyjeździe, ale mi zostawił, przekazał list uwierzytelniający, żeby w międzyczasie, jak tam będę, żebym był spokojny. Okazuje się, że nawet to nie było takie pewne. Kiedy znaleźliśmy się na audiencji generalnej w auli Pawła VI z ojcem Konradem Hejmo, wręczę mu list z prośbą, żeby nam umożliwił spotkanie. No ale tu jest tyle grup, będzie trudno. Nie wiem, czy dojdzie do skutku. No, bądźcie w pogotowiu, no może. Rzeczywiście audiencja, wykorzystaliśmy do maksimum to spotkanie, ale to jednak w oddali i tak dalej. I jest sygnał. Jest sygnał, żeby przejść bokiem, wycofać szybciutko, kiedy kończyła się audiencja, i że chyba zaistnieje taka możliwość. Rzeczywiście po którejś grupie, po indywidualnych, po orkiestrach mieliśmy możliwość podejścia do Ojca Świętego zgodnie z zaleceniami tam już pracujących. Ustawili się od razu wszyscy do zdjęcia, kto mógł, to tam się przywitał. Ojciec Święty już był siedzący wtedy. No i zaczęły się krótkie rozmowy. Pytał się o to, co nowego w Chrzanowie. Ojciec Święty mówił, że księdza Myślińca to znam dobrze, jeszcze z tamtych czasów, gdy coś tam więcej nie było. Doszło do takiej trochę poufałości, że kiedy uklęknąłem, to Ojciec Święty na oczach wszystkich mnie pogłaskał po głowie, co wywołało oczywiście trochę radość. Był także katecheta z tego gimnazjum, dyrektor, który przekazał jakąś pamiątkę. No, było to wielkie, ważne spotkanie. Dla Ojca Świętego chyba też, bo wiem, że na ten rejon zawsze kładł, jako biskup krakowski, zwraca uwagę. Uważał, że to środowisko robotnicze, ono wymaga szczególnej troski, tak jak i Nowa Huta, czy kilka innych. No i potem było to trzecie spotkanie, to już w listopadzie tego samego roku. Podobnie jak kiedyś w Czernej, cały rocznik się skrzyknął, że to 40-lecie. Przepraszam. 35-lecie święceń, to jeszcze warto się zmobilizować i jechać wspólnie. Pojechaliśmy do
Włoch i w czasie tych wędrówek poprosiliśmy o taką specjalną audiencję. I rzeczywiście wtedy odprawialiśmy w Castel Gandolfo mszę świętą razem z Ojcem Świętym. Jest dokumentacja. Po zakończeniu mszy świętej przeszliśmy do sali obok i tam każdy z nas mógł osobiście uszanować Ojca Świętego, zrobić wspólne pamiątkowe zdjęcie, no i otrzymać błogosławieństwo. W ogóle w posłudze duszpasterskiej ten sam kardynał Wojtyła czy Ojciec Święty, on był zwyczajny. Ale to, co robił, to robił tak, jakby tylko był tym zajęty. I to było charakterystyczne. Na to zwracaliśmy uwagę już w czasie wizytacji w Dobczycach, zwróciłem uwagę. Rozmawiałem z tym kolegą, księdzem Szczotką, że on tak jakby nie istniała diecezja, Polska, Kościół. Tutaj był dla tych ludzi wyłącznie.